W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Są pewne minimalne wymagania Kościoła katolickiego dotyczące bycia katolikiem. Do nich należy przykazanie kościelne przynajmniej raz w roku spowiadać się, a w czasie wielkanocnym komunię świętą przyjmować. Czwarta niedziela po Wielkanocy. Kościół trwa w radości zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. W ubiegłą niedzielę Kościół słowami świętej Ewangelii obwieszczał promień nowego światła promieniującego z zapowiadanej tajemnicy w niebo wstąpienia Pana, które nastąpiło po zmartwychwstaniu, i z tajemnicy powtórnego przyjścia Zbawiciela w chwale. A dzisiaj nowe zwiastowane jest światło pięćdziesiątnicy zesłania Ducha Świętego. Mówi Pan nasz Jezus Chrystus: pożyteczne jest dla was, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie widzieć nie będziecie, a o sądzie, bo książę świata tego już jest osądzony. Jeszcze mam wiele wam powiedzieć, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie ów Duch prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, opowie i co przyjść ma, oznajmi wam. On mnie uwielbi, albowiem z mego weźmie, a wam opowie. Święty Augustyn komentuje: Pan obiecuje nam, że przez Ducha Świętego dojdziemy do pełni prawdy, nie tylko w tym życiu. Mówiąc: lecz gdy przyjdzie ów Duch prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy, albo doprowadzi was do wszelkiej prawdy. Przez te słowa rozumiemy, że jej pełnia jest właściwa dla innego życia. Sam zaś Duch Święty i teraz poucza wiernych, ile każdy może zrozumieć z rzeczy duchowych, i zapalając w sercach coraz większe pragnienie. Ponieważ rozlewając w sercach wierzących miłość i czyniąc z nich ludzi duchowych, objawił im, że Ojcu równy jest Syn, którego wcześniej znali tylko z racji człowieczeństwa, i jako człowieka uważali go inni ludzie. Ponieważ przez miłość zostali napełnieni także ufnością, a lęk został odrzucony, głosili innym ludziom Chrystusa. I tak jego sława rozeszła się po całym świecie. O tym, co mieli czynić w Duchu Świętym, on sam powiedział, że uczyni to sam Duch. Drodzy wierni, i my otrzymaliśmy Ducha Świętego. I my otrzymaliśmy dary Ducha Świętego. Otrzymaliśmy je w sakramencie bierzmowania. Trzeba się pokornie, często i wytrwale modlić, aby te dary nie pozostały w nas daremne i uśpione. Trzeba się pokornie, często i wytrwale modlić, aby te dary, dary Ducha Świętego,
były w nas żywotne i prowadziły nas do coraz głębszego poznawania prawdy Bożej, tajemnic Bożych i do odważnego świadectwa wobec świata, dawanego słowem i życiem, dobrym przykładem. Trzeba się pokornie, często i wytrwale modlić, aby te dary były w nas żywotne i prowadziły nas do coraz głębszego poznawania tajemnicy człowieczeństwa i bóstwa w osobie Syna Bożego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela. Dlatego codziennie, przynajmniej raz dziennie, wzywajmy z ufnością Ducha Świętego, choćby tym najprostszym wezwaniem: przyjdź, Duchu Święty. I odmawiajmy codziennie w pacierzu wyznanie wiary i często ponawiajmy akt wiary. W katechizmie katolickim świętego Piusa X czytamy: czy pożyteczne jest częste odmawianie wyznania wiary? Częste odmawianie wyznania wiary jest nader pożyteczne, gdyż wtedy prawdy wiary mogą coraz mocniej wnikać w nasze serca. I właśnie w słowach katechizmu, który naucza nas katolickiej wiary, czytamy: czego naucza nas ósmy artykuł wyznania wiary? Wierzę w Ducha Świętego. Ósmy artykuł wyznania wiary naucza nas, że istnieje Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, który, podobnie jak Ojciec i Syn, jest Bogiem wiecznym, nieskończonym, wszechmogącym, Stwórcą i Panem wszystkich rzeczy. Od kogo pochodzi Duch Święty? Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna jako od jednej zasady przez akt woli i miłości. Jakie działanie jest w szczególny sposób przypisywane Duchowi Świętemu? Duchowi Świętemu jest w szczególny sposób przypisywane uświęcanie dusz. Jakie były skutki działania Ducha Świętego na apostołów? Duch Święty umocnił apostołów w wierze, napełnił ich światłem, mocą, miłością i pełnią swych wszystkich darów. Czy Duch Święty został zesłany wyłącznie na apostołów? Duch Święty został zesłany na cały Kościół i do każdej wiernej duszy. Co Duch Święty sprawia w Kościele? Duch Święty udziela Kościołowi mocą swej łaski, życia oraz innych darów, podobnie jak dusza daje życie ciału, a także ustanawia w Kościele Królestwo Prawdy i Miłości oraz wspomaga Kościół w bezpiecznym kierowaniu jego dzieci na drodze do nieba. Dlaczego bezpośrednio po artykule wyznania wiary, który dotyczy Ducha Świętego, następuje wyznanie wiary w Kościół katolicki? Bezpośrednio po artykule wyznania wiary, który dotyczy Ducha Świętego, następuje wyznanie wiary w Kościół katolicki, aby zaznaczyć, że świętość Kościoła pochodzi od Ducha Świętego, który sprawia wszelką świętość. Drodzy wierni, codziennie, przynajmniej raz dziennie, wzywajmy z ufnością Ducha Świętego, choćby najprostszym wezwaniem: przyjdź, Duchu Święty.
Im częściej będziemy wzywać Ducha Świętego, tym więcej będzie Duch Święty w nas dobroczynnie działał, rozlewał w naszych sercach miłość, oświecał, wzmacniał, prowadził ku prawdzie, dawał swoje dary i dobre natchnienia. Będzie poruszał nasze serca i nakłaniał je do świętości, polegającej ostatecznie na miłości ku Bogu. Tylu jest wokół nas ludzi, którzy nie mają Ducha Świętego. Błądzą i nie rozumieją prawdy objawionej przez Boga. I wielu jest takich, którzy prawdę fałszują, deformują, negują, błędnie myślą, podejmują błędne decyzje i błędnie żyją. To nie są ludzie pozostający pod działaniem Ducha Świętego. I jest powszechny od kilkudziesięciu lat problem w oficjalnych strukturach kościelnych, grzech odstępstwa od czystości i integralności katolickiego depozytu wiary. Święty Paweł Apostoł pisał w liście do Koryntian: my zaś otrzymaliśmy nie ducha tego świata, ale ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, co nam Bóg darował. I to opowiadamy nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, ale przez naukę ducha do ludzi duchowych, to, co duchowe przystosowując. Człowiek zaś cielesny nie pojmuje tego, co jest z Ducha Bożego, bo głupstwem jest to dla niego i nie może tego zrozumieć, gdyż to się rozsądza duchem. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko i sam od nikogo nie bywa sądzony. Rok kościelny biegnie. W dzisiejszej mszy świętej już pobrzmiewają motywy pięćdziesiątnicy, zapowiedź zesłania Ducha Świętego. A za kilka dni rozpoczynamy maj, miesiąc Maryjny. Naśladując apostołów, którzy z Maryją i niewiastami trwali na modlitwie w wieczerniku, oczekując Ducha Świętego, i my trwajmy w dniach majowych na gorliwej modlitwie, jeśli możliwe, na wspólnej modlitwie. Święty Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, wołał: dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza. Przybywajmy częściej na mszę świętą. Przybywajmy częściej na modlitwę maryjną, różaniec i litanię loretańską. Przybywajmy, aby wypraszać dla siebie i dla naszych bliźnich, i dla naszej ojczyzny, i dla całego Kościoła dary Ducha Świętego. Dobrze czynią dusze, które wypełniwszy dobrze swoje obowiązki stanu, hojnym sercem poświęcają czas, wiele czasu Panu Bogu. Postarajmy się, aby nasz tegoroczny maryjny maj był gorliwy, pełen pokornej
i ufnej modlitwy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen.